Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Przetrzy do niej anioł rzekł Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz Anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da Mu tron, Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Przejdź Duchu Święty, Duchu mądrości, wiedzy Bożej przez Maryję. Przejdź przez Tą, która jest królową całego Wszechświata, królową naszych serc. Niech to słowo na nowo zabrzmi w naszych sercach, które jest związane z poczęciem Jezusa w łonie Maryi. Shala, Maria, malcholach halacheno, i wyszacha, chanon, chemat halachalon, i wyszacha, Bóg posyła anioła Gabriela. Bóg ma swoich posłańców. To Bóg decyduje, który anioł ma być posłany i gdzie i do kogo. Tym razem do Nazaretu, do małego domku w Galilei. Tam była piękna dziewica, czysta, niepokalana, pokorna, służebnica Pana. Poślubiona mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Ona sama również pochodziła z domu i rodu Dawida. Tej pięknej dziewicy był na imię Maryja. Maryja, czyli umiłowana przez Pana. Ta doświadczyła spotkania z aniołem. Przyszedł do niej anioł światłości, moc Boga. Objawić jej tajemnicę zbawienia, tajemnicę miłości, tajemnicę szczęścia ludzkości, która ma otrzymać życie poprzez syna. Bożego, który ma w niej się począć, którego ma porodzić. Cały Izrael czekał na to wydarzenie, cały świat, aniołowie w niebie czekali na ten moment. I oto został posłany Anioł, jeden z najbardziej umiłowanych, najgorliwszych, jeden z Aniołów, którzy, kiedy była walka Aniołów w niebie, razem z Michałem, Rafałem i innymi powiedział, któż jak Bóg. Tylko Bogu pragnę służyć. Tylko Jemu pragnę oddawać pokłon. Tylko On będzie kierował moją posługą w niebie. Nie szatan, ale Bóg. Gabriel więc w pełni z miłością poddał się woli Boga. Zawsze z radością ją pełnił. A teraz... Z wielką bojaźnią i drżeniem, bo tylko on został wybrany do tego, żeby przekazać, że właśnie Maria za chwilę będzie Matką Mesjasza, Mesjasza miłości i miłosierdzia, Mesjasza światłości i życia. Ten anioł był pełen bojaźni Bożej, ale także Maryja, bo usłyszała przedziwne słowa. Pokój Tobie, Mario. Bądź pozdrowiona. Witaj. Umiłowana Córko Boga. Służebnico Pana. Za chwilę staniesz się Matką Boga. Matką Syna Bożego. Jesteś umiłowaną, wybraną także oblownicą Ducha Świętego. Jesteś bez skazy. Jesteś bez grzechu pierworodnego. Jedyna taka. Pełna łaski. Pełna błogosławieństwa. Pan, Bóg jest z Tobą. A więc nie lękaj się, nie masz czego się obawiać. Nie przyszedł do Ciebie Szatan, ale Anioł światłości. Szatan nie ma do Ciebie dostępu. On nie może przyjść do Ciebie, choćby nawet chciał Cię kusić, Bóg mu na to nigdy nie pozwoli. Jesteś błogosławiona, czyli wybrana, umiłowana. Jest wiele niewiast, które oddanych jest Bogu, ale Ty najbardziej. Błogosławiona, szczęśliwa, wywyższona. Jakie piękne słowa Anioła Gabriela. Maria zmieszała się na te słowa, rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Ona od razu przyjmuje i rozważa słowa Boże przekazane przez Anioła. Ona czuje się niegodna, dlatego można tłumaczyć te słowa, zmieszała się na te słowa. Jak to możliwe, że te słowa są skierowane do mnie? Maryja się uniża. Widzimy jej uniżenie, jej pokorę. Nie ma w niej odrobiny, nawet pychy. Zawsze poddanie się, pokora, skromność. Ale także i odwaga. Maryja jest w bojaźni Bożej, ale nie w strachu. Maryja nie doświadcza nielęku niewolnika, ale bojaźni służebnicy oddanej Bogu. Ona chce słuchać Boga. I aniołów posłanych przez Boga. Anioł więc ponownie mówi nie bój się, bądź pełna pokoju, bo przecież jesteś wybrana przez Boga, znalazłaś łaskę u Boga. Pocznij się porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. Wszystko jest już zaplanowane, przewidziane, nawet to, jakie imię będzie nosił Syn Boga i Syn Twój. Syn Boży, który za chwilę, dzięki Tobie, dzięki temu, że powiesz tak, stanie się w Tobie człowiekiem. I od razu otrzyma imię Jezus. Imię Jezus, czyli Bóg miłości zbawia, Bóg mój umiłowany, jest moim zbawcą, zbawicielem. Imię Jezus, umiłowane, i nie ma innego, w którym możemy być zbawieni. Tylko to imię daje nam zbawienie. Tylko ta osoba, Syn Boży, który stał się człowiekiem, zwoli Ojca i za pełną zgodą, pełną miłości i pokory Maryi będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida będzie wywyższony jako człowiek również w chwale Ojca Niebieskiego. On pocznie się w Tobie, narodzi się, będzie żył, będzie głosił Słowo Boże, będzie czynił cuda, ale także umrze i w końcu zmartwychwstanie wstąpi do nieba i zasiądzie jako człowiek na tronie Boga Najwyższego, Syn Najwyższego, który także będzie duchowym synem praojca Dawida. Spełnia się proroctwo mówiące, że Dawid będzie miał syna, czyli tego, który będzie duchowego syna, tego, który będzie królem wszechświata, królem wszystkiego, panem wszystkiego. Syn Dawida, tak jest nazywany w psalmie, w różnych tekstach, Pan Jezus, syn Boży. I to się wszystko wypełnia. Anioł więc stwierdza: Wszystkie proroctwa się wypełniają, które mówiły o Tobie. I o Synu Bożym, który stanie się dzięki również Tobie i w Tobie człowiekiem. I będzie panował nad domem Jakuba na wieki, bez końca. To jest Król, to jest Pan, to jest Bóg. Czy zgodzisz się na to, czy przyjmiesz tą tajemniczą wolę Boga względem Ciebie i całej ludzkości? Możesz powiedzieć nie, ale przecież Ewa. Była dziewicza, była niepokalana, stworzona jako wolna od grzechu, od zła, ale powiedziała Bogu nie, powiedziała, a nie łowić ciemności, tak. Ale przecież Ty na pewno nie będziesz naśladować Ciebie. Na pewno będziesz wierna Bogu i na pewno przyjmie z radością tą wolę Jego, bo On na Ciebie bardzo liczy, bo On Tobie ufa, tak bardzo pragnie. Bóg. Abyś stała się matką jego syna. Więc przyjmij to z radością, przyjmij to ze czcią, przyjmij to z pokorą, bo taką jesteś. Tylko Ty możesz to przyjąć w taki sposób. Jesteś przygotowana, wybrana. Niczego Ci nie brakuje do tego, aby stać się za chwilę matką Boga. Maria więc pyta, ale jak to się stanie? Przecież. Ślubowałam e, dziewictwo, tak, jestem w małżeństwie z Józefem, ale on chce być e, i żyć w dziewictwie, ja szczególnie i przede wszystkim. Ale Anioł wyjaśnia dalej: Maryj, nie bój się to stanie się z Ducha Świętego, z woli Ojca. Duch Święty stąpi na ciebie, moc najwyższego Boga, okryje Cię cieniem. Dlatego święte który się pocznie i narodzi w Tobie i z Ciebie będzie nazwane Synem Bożym. A więc to będzie poczęcie z Ducha Świętego, niebiańskie, niebieskie, niezwykłe, jedyne, nigdy to się nigdy nie powtórzy. A więc nie stanie się to tak, jak to się dzieje między małżonkami, kiedy okazują sobie miłość tą również. Fizyczną to będzie dokonane przez Ducha Świętego. Duch Święty w Tobie uczyni wielkie rzeczy, uczyni wspaniały cud. Staniesz się Matką Syna Bożego. Czyli tutaj anioł mówi byłaś i zawsze będziesz, niepokalanie poczęta, dziewicza, i będziesz Matką, Królową. Będziesz matką wszystkich zwoli także Jezusa, syna Twojego. I też umacnia Maryję w podjęciu dobrej, wyjątkowej, pięknej decyzji. Podając świadectwo Elżbiety, jej krewnej, która w starości poczęła syna, jest już nawet w szóstym miesiącu którą uważano, że jest niepodna, a nawet może, że jest ukarana, przeklęta przez Boga, bo niepodność niestety tak była traktowana przez ludzi. I ta otrzymała dar poczęcia jeszcze trochę i porodzi Syna, Jana Chrzciciela, tego, który będzie ogłaszał przyjście Twojego Syna, Syna Bożego, Mesjasza. A więc dla Boga nie ma nic niemożliwego. Bóg może uczynić cokolwiek chce, bo jest Bogiem. A więc tutaj dodatkowy argument. Uwierz, przyjmij, nie lękaj się, ufaj, kochaj swojego Boga. Bądź nieustannie Jego pokorną służebnicą. A więc to stanie się, tylko wystarczy, że powiesz: przyjmuję to. Chcę tego, co Bóg. Na to rzekła Maria. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Maria wyznaje, przyznaje, tak, jestem służebnicą mojego Pana i Boga. Jeżeli on pragnie, abym była matką Jego syna, to ja również tego pragnę z miłością. Tak, pragnę być matką Mesjasza. Zgadzam się, przyjmuję. Mówię o Bogu tak i teraz i nieustannie i na zawsze i nigdy tego nie zmienię, bo pragnę zawsze pełnić wolę Ojca Niebieskiego, przyjmować Jego Słowo, które mi przekazujesz w Jego imię, w Jego imieniu. Tak, to jest postawa. Maryi i postawa jej dzieci, dzieci Boga, które zawsze mówią Bogu tak jak Maryja. I mówią także tak Maryi. Kto mówi tak Maryi, mówi tak Bogu. Ona jest jednoczona z Bogiem i jest Bogu. Córka Boga Ojca, matka Jezusa Mesjasza, oblubienica Ducha Świętego. Piękna królowa nieba i ziemi, królowa wszechświata, świata widzialnego i niewidzialnego. Świata doskonałego, tego, który jest w niebie i świata zranionego, grzesznego, który jest na ziemi. Maria kocha ten świat, kocha tych ludzi, którzy żyją, ale pragnie, żeby szli drogą jej Syna, aby byli zbawieni, aby stali się świętymi. Czy wszyscy będą mówić Bogu tak jak Maria? Niestety. Wielu na ziemi, którzy żyło i którzy żyją i będą żyć, aż do końca tego świata powie nie Bogu. Ale wielu również dzięki jej wstawiennictwu, jej wzorowi, jej postawie jej świadectwu będzie mówić Bogu tak. Wielu mówiło i będzie mówić oto my słudzy Twoi, oto ja sługa Twój, służebnica. Niech nam się stanie, niech mnie się stanie według Twojego słowa. Mówię Tobie tak, amen, na wieki jak Maryja. To mówmy często, to mówmy każdego dnia. Powtarzajmy to w ramach aktu szczelistego względem naszego umiłowanego Boga. Sprawimy radość wielką naszemu Bogu i radość aniołom, radość naszej królowej i Pani, matce Boga i naszej. Tak, mówmy: zachwyci zachwycimy nie tylko niebo, ale także przyczynimy się do dobra Kościoła na Ziemi i do tego, że piekło przegra. Już przegrało i przegra. Bo kiedy mówię Bogu tak, to szatan się wścieka, całe, całe piekło drży z przerażenia, że kolejna dusza wyznaje Boga za swojego pana, odkupiciela, że przyjmuje Syna Bożego jak Maria. Anioł jest zachwycony postawą Maryi. Pokornie i cicho odchodzi. Odszedł od niej Anioł. Pokorny Anioł wielki, potężny, a jednocześnie pokorny i skromny. Odchodzi do Boga. Misja wykonana. Wspaniałe dzieło odkupienia zaczęło się. Jezus się począł.